Obraz pod tytułem Dąb, co ma 100 huraganów w dupie. Autor Stanisław Podgórski. Czas powstania 1932 rok. Technika olej na płótnie. Własność Małgorzaty Marchwickiej. Obraz w formie stojącego prostokąta ma wysokość 68 cm i szerokość 46 cm. Umieszczony jest w szerokiej, złoconej i bardzo dekoracyjnej ramie. Przedstawia charakterystyczny dąb rosnący w dawnym parku dworskim w Piaskach Wielkich. Dąb umieszczony jest nieco z lewej strony obrazu i widoczny tylko fragmentarycznie. Ma cztery potężne konary o barwie brązowej z jaśniejszymi plamkami w miejscach, gdzie przez liście przebija się słońce. Konary odchodzą nisko ze wspólnego pnia i skierowane są ku górze. Korona drzewa częściowo ginie za ramą obrazu. Z konarów wyrastają cieńsze gałązki pokryte rudymi jesiennymi liśćmi. Wiele liści już opadło i leżą na trawniku u stóp drzewa. Z prawej strony, w cieniu dębu, rośnie niewielkie młode drzewko na cienkim pniu. Za drzewem widać staw, w którego tafli odbijają się rude korony drzew rosnących w dalszej części parku. Po stawie pływają dwa białe łabędzie. Jest słoneczny jesienny dzień. Między gałęziami prześwituje intensywnie niebieskie niebo bez żadnej chmurki. Światło słoneczne pada z lewej strony, zza kadru i przechodzi przez liście dębu, kładąc się cieniami na pniu drzewa i na trawniku. Dąb przedstawiony na obrazie ukazany jest również na fotografii rodziny Wojciecha Marchwickiego, której wydruk znajduje się na prawo od obrazu. Nieco dalej zobaczyć można współczesną fotografię tego drzewa, a więc, jak sugerował tytuł obrazu, drzewo istotnie oparło się wszystkim zawieruchom pogodowym. Przy tej ścianie znajduje się również gablotka z pamiątkami rodzinnymi, szklaną karafką i kubkiem oraz srebrną cukiernicą. Na lewo od gablotki umieszczona jest replika cukiernicy, a jej opis znajduje się na osobnym nagraniu.